Cześć! Dziś chciałabym Wam zaprezentować, jakie tłumaczenie na blogu znajdzie się właśnie na tego słonia. Jak widzicie, słonik jest wykonany z włóczki Himalaya Dolphin Baby. Jeżeli jesteście zainteresowani wszelkimi szczegółami, to zapraszam Was na krótką prezentację. Słonika wykonałam z włóczki Himalaya Dolphin Baby. Ja akurat użyłam koloru szarego 8325. Do wykonania słonika potrzebujecie dosłownie motek Himalaya Dolphin Baby bądź podobne o takich samych parametrach, czyli 100 g na 120 m. Wykorzystałam oczy 15 mm, autorka akurat zaleca 17-21. Ja użyłam szydełka 3 mm, ale autorka robiła 4 mm. Zostało mi tyle włóczki, jak sami widzicie, całkiem sporo, więc jest zapas. Co mogę jeszcze powiedzieć o tym słoniu? Że ma wrabiane nóżki, wrabianą trąbę, wrabiany ogon. Jedynie co to jest do przyszywania tutaj w tym słoniu, no to uszy. Słonik jest bardzo przyjemny i szybki do wykonania, także zapraszam Was na tego słonia z oryginalnego rosyjskiego wzoru od Svetlana Ostanina. Przepraszam Was, nasze dziecko uczy się kolorów, bardzo przeżywa bajeczki. Jak wspomniałam, autorką oryginalnego wzoru w języku rosyjskim jest Svetlana Ostanina, także zapraszam Was na polskie tłumaczenie na blogu ze zdjęciami krok po kroku. Mam nadzieję, że taki słonik Wam przypadnie do gustu. Aha, jeszcze jedna sprawa. U mnie wyszedł 13 cm wysoki, szeroki na 22 cm z uszami i długi na 16 cm od początku trąby do wystającego ogonka. Mam nadzieję, że Wam się podoba, także zapraszam serdecznie. A w kolejnym filmiku, jeżeli chcecie zobaczyć, jak zrobić z niego męską wersję, to będziemy robić kły. Zobaczycie, jak można tutaj wymodelować właśnie rowki, to Wam też pokażę. Przyszyjemy brewki, wyszyjemy i zrobimy właśnie otoczkę taką białą do oczu. Także zapraszam Was na subskrybowanie mojego kanału, komentowanie, a jak się podobało, to dajcie kciuk w górę, a ja będę wiedziała, że robota, którą robię, bardzo Wam się podoba. Pozdrawiam Was, cześć!